Gorzów w różowych okularach. Ten tytuł rozpoczął całą serię filmów, wideoportretów o naszych pasjonujących mieszkańcach. Co to znaczy patrzeć przez różowe okulary? No właśnie, patrzeć na coś optymistycznie, mieć pozytywne nastawienie, być optymistą, widzieć prawie same pozytywne aspekty życia, mieć optymistyczne podejście do zdarzeń, akceptować, marzyć, uśmiechać się, czerpać radość ze swoich sukcesów, ale również czerpać radość i cieszyć się sukcesami innych, mieć cele, mieć pasję. Rok 2020 zaczął się niezbyt optymistycznie i żyjemy w dość niepewnych czasach, ale jedno jest pewne. Pewne jest to, że wkoło siebie mamy mnóstwo pasjonatów, ludzi z piękną misją. To są nasi właśnie mieszkańcy. To gorzowianie, ludzie z wieloma pasjami, marzeniami, celami. Poznajcie zatem tych ludzi w serii odcinków, które podobnie jak te czasy mają zupełnie inną niż zwykle formułę i swój specyficzny klimat. W tym odcinku poznajcie Annę Kamodę-Wiśniewską, kapelmistrz i kierownik artystyczny Gorzowskiej Orkiestry Dętej. W jej duszy gra muzyka i to cała orkiestra gra. Zapraszam Was na pasjonującą rozmowę z Anną. No muszę powiedzieć, że zamiłowanie to wyssałam z mlekiem matki. Także moja cała rodzina jest muzykalniona i zawsze, odkąd pamiętam, w domu się bardzo dużo śpiewało, a szczególnie na uroczystości i święta rodzinne, gdy się spotykaliśmy. Zawsze były śpiewy, zawsze dziadek i mama wyciągali mandolinę, grywali, także było to od zawsze u mnie w rodzinie, rodziców też miałam muzykalnionych. Tato grał na akordeonie, a mówię, mama właśnie na mandolinie bardzo dużo nam śpiewała. Ta muzyka była wszechobecna wokół mnie, tak naprawdę zawsze. Zresztą nawet do tej pory i tutaj, że tak powiem, mama, ciocia w chórze śpiewają. Zawsze gdzieś tam można powiedzieć, czy to kuzynostwo, czy rodzeństwo też miało kontakt z muzyką. A u mnie też zaczęło się to tak, że bardzo, wiadomo, kochałam muzykę, tak? Można powiedzieć, że to jest wspólna historia moja i mojej siostry. Nasza sąsiadka z dołu, z dwóch pięter niżej, grała na pianinie, na fortepianie. I tak nam się to bardzo podobało, że tak chciałyśmy do tej szkoły muzycznej, to no, poszłyśmy się zapisać, tak? Ja bardzo chciałam na skrzypce. No ale niestety okazało się po przyjęciu, no nie ma miejsca na te skrzypce i że na instrumenty dęte jest wolne. No także, a że klarnet brzmiało dosyć dumnie, niekoniecznie wiedziałam co to jest za instrument, zdecydowałam się i tak to stało. Tak ukończyłam pierwszy stopień szkoły muzycznej, później zdecydowałam się na dalszą naukę. I drugi stopień też skończyłam, pierwszy w szkole tutaj na ulicy Teatralnej. Później drugi stopień kontynuowałam na ulicy Chrobrego w klasie pana Mariusza Nowaczyńskiego. Tamten drugi stopień zakończyłam. No, w międzyczasie tam w chórach, prawda, śpiewałam, grałam też w kapeli ludowej na klarnecie. Także to był ten instrument, z którym szłam przez swoje młodzieńcze życie. Tak to wyglądało. W okresie, jak już do drugiego stopnia doszłam, mój nauczyciel grał właśnie w orkiestrze dętej. Ale za czym w ogóle taka historia, kiedy wracałam z siostrą, bo obie grałyśmy na klarnetach, właśnie od pana Mariusza z lekcji, zaczepił nas starszy pan na ulicy.
I mówi, o dziewczynki, klarnety macie, czy chciałybyście grać w orkiestrze? Oczywiście tym panem był pan Bolesław Malicki, któż by inny. No, długo nas nie trzeba było namawiać, bo muzykę, prawda? Muzyka jest czymś, co daje wielką radość, wielką satysfakcję z wykonywania. Nie trzeba być mistrzem czy wirtuozem, żeby czuć po prostu radość z tego, co się robi, prawda? Z wykonywania tej muzyki. I tak się zaczęła ta przygoda z orkiestrą Dentą. No i tak trwa do dzisiaj. Z biegiem czasu, prawda, kapelmistrz też miał już swoje lata i już zdrowie nie pozwalało mu na prowadzenie tak intensywne, jak to było kiedyś, prawda. Także już mniej było tych wykonywanych koncertów, coraz mniej przemarszów. No i z powodów zdrowotnych, myślę, że tutaj nie ma nic złego w tym, po prostu każdy z nas będzie miał swoje lata i będzie się czuł lepiej lub gorzej, a wiedział, że pokolenie się zawsze wymienia i musi znaleźć swojego następcę, tak bym to powiedziała. Jako, że pan Bolesław prowadził tą orkiestrę przez 25 lat, jak on zawsze raczył mawiać, że orkiestra Denta to jego córka, prawda, nie tyle córka, ile to jego dziecko, i nie chciał, żeby orkiestrę prowadził ktoś z zewnątrz, no, mówiąc w cudzysłowie, ktoś obcy. Chciał, żeby tą orkiestrę przejęła osoba, która ją zna, która tutaj w orkiestrze jest. A tak się zdarzyło, to chyba był 2014 rok, nie chciałabym przekłamać, że obchodziliśmy jubileusz 55-lecia orkiestry w Filharmonii. I był taki moment, że trzeba było, pan Bolesław jeszcze swój jubileusz artystyczny w tym czasie obchodził, czyli dwie uroczystości w jednej. Trzeba było poprowadzić orkiestrę, żeby zagrała 100 lat. A że ja akurat byłam po dyrygenturze chóralnej, kończyłam akurat wówczas Akademię Muzyczną na Wydziale Edukacji właśnie na chóralistyce. Miałam doświadczenie, już jakąś wiedzę na temat dyrygowania, prawda? Także no, jako już student po praktyce wstałam i ochoczo zadyrygowałam tą orkiestrą bez żadnych, powiedzmy tam, stresów. No i pan Bolesław już mówi, ile jak zobaczył zresztą starszyznę orkiestry, myślę, że też stwierdził, że dobrze by było. Ja oczywiście byłam chętna, no bo mieć możliwość prowadzenia orkiestry jeszcze do tego, z której się wywodziłam, tak, gdzie tak naprawdę się wychowałam, bo ja do orkiestry dołączyłam mając około 14 lat, już to kiedyś wspominałam, także byłam młodą dziewczynką jeszcze wówczas, tak? Także mówię, orkiestra jest dla mnie jak rodzina, kawał swojego życia tam spędziłam. Zatem pan Bolesław miał już swojego następcę, no i powiedzmy w jakiś tam czas temu zostałam już asystentką kapelmistrza, a że brakowało mi tego doświadczenia i praktyki, prawda, kapelmistrzowskiej, bo to, że troszeczkę miałam do czynienia z chórem, to jednak nie jest to samo co orkiestra Denta. Więc tutaj z panem Bolesławem podjęliśmy się mojego kształcenia i pan Bolek mnie po prostu już prowadził, tak, przez te następne lata szkolił na dyrygenta. Także mówię, wtedy pod koniec 2014 roku zostałam jego asystentką i on mi przekazywał tą wiedzę, te swoje tajniki, nie tylko dyrygenckie, ale wszystkie sprawy dotyczące prowadzenia orkiestry tak naprawdę od A do Z. Nie tylko właśnie kunsztu dyrygenckiego, ale również i repertuaru, i organizacji koncertów, wszystkich takich ważnych, potrzebnych spraw, o których się po prostu nie mówi, a które dyrygent musi wiedzieć, musi znać. Chociażby też o instrumentach, prawda, o sposobach gry.
i różne takie właśnie ważne rzeczy. Przyszedł czas, a dokładnie 3 grudnia w 2016 roku, kiedy podczas koncertu żegnaliśmy już Pana Bolesława, naszego kapelmistrza seniora, i wtedy właśnie uroczyście podczas koncertu przekazał mi te insygnia dyrygenckie, czyli batutę i buławę. No, była to bardzo wzruszająca chwila, bo no, do tej pory nie widziałam, żeby ktoś tak robił, prawda? I było to takie właśnie, można powiedzieć, bardzo rodzinne, tak? Że przekazanie w opiekę zespołu, który jest bardzo ważny, tak samo jak i dla mojego poprzednika, jak i dla mnie, prawda? Dla mnie największe wyzwanie, no muszę powiedzieć, jak sobie poradzić z taką dużą grupą osób. To jest pierwsza sprawa, aczkolwiek tutaj nie uważam, żeby było to bardzo trudne, ponieważ w orkiestrze jest specyficzna grupa. Jesteśmy w większości osobami dorosłymi, mamy między sobą bardzo przyjacielskie relacje. Tak jak mówiłam, bardzo dużo jest osób, które jeszcze dłużej w tej orkiestrze grają niż ja, więc ta cała przyjacielska atmosfera towarzysząca tutaj nam w orkiestrze bardzo, że tak powiem, wynagradza te wszystkie trudności, bo nie ukrywajmy, że przy przygotowaniach, zwykłych próbach, kiedy jest nas ponad 30 na sali i każdy chce o czymś nagle porozmawiać, kiedy chcemy próbować jakiś fragment utworu, no to robi się gwarno, tak? No ale to są takie właśnie, jak tu w klasie, prawda, na lekcji w szkole. Takie są niuanse. I tutaj mówię, jeżeli chodzi o te relacje między nami, to nie ma problemu, świetnie się wszyscy dogadujemy. Ale też wyzwaniem było to, że orkiestra przez ten pewien czas, kiedy właśnie pan Bolesław już miał problemy ze zdrowiem, tak, mało wyjeżdżała. Dawaliśmy koncerty tutaj w Gorzowie, na terenie Gorzowa i ewentualnie okolic, więc te nasze koncertowanie spadło, tak. Na wyjazdy zagraniczne nie mogliśmy liczyć przez ostatnie lata. I na pewno trzeba było odświeżyć repertuar, pomyśleć, co by tutaj zrobić, żeby też zachęcić publiczność, aby do nas przychodziła, co zrobić, żeby zachęcić młodzież do uczestnictwa w tym zespole. Ponieważ ja cały czas uważam, że naprawdę muzyka i tworzenie muzyki jest czymś niesamowitym i uważam, że daje nam więcej przyjemności niż na przykład dzisiejsze technologie, prawda, czy gry internetowe, którą młodzież niestety, ale bardzo często nadużywa. Zatem mówię, tutaj miałam ogromne wyzwanie. Co zrobić, żeby orkiestra działała sprawnie i żebyśmy mieli wszyscy chęć, aby dalej nad tym wszystkim pracować. A nie ukrywam, że zastanawiali się wszyscy, ponieważ no wtedy w tej chwili też jestem młodą osobą, ale wtedy byłam 4 lata młodszą, tak? Zatem wiedziałam, że ta praktyka jest zbyt mała. Też tutaj bardzo dużo pomogło mi wsparcie wielu osób w orkiestrze, przede wszystkim seniorów naszych, tak, którzy bardzo pomagali. Wspierali, tak, ówczesnego prezesa Marcina Stróżyka też bardzo tutaj, że tak powiem, pomagał w realizacjach, tak. Także wspólnie z zarządem działaliśmy, pomysłów wiele na realizację, także mówię, no, sukces jest matką wielu osób, można powiedzieć, prawda? No tak. Także, jak i mówię, muzycy się przyłożą do tego wszystkiego i dyrygent wskaże im drogę, którędy mają iść. Wszystko jest pięknie dopracowane. Tak, tak można byłoby to ten. Na pewno dodanie do tego modelu, który mieliśmy, był model tylko orkiestrowy, a wiemy, że orkiestra dęta jest specyficznym tworem stworzonym
przede wszystkim do prezentowania się w paradach, przemarszach, tak? Koncerty są rzeczą ważną też, bo do tej pory tylko koncertowaliśmy, ewentualnie robiliśmy przemarsze, ale ważne jest też prezentowanie się na zewnątrz, bo taka jest po prostu, do tego orkiestra Dęta została stworzona. Z powodzeniem gramy utwory operowe, utwory musicalowe, prawda, rozrywkę, a mówię tutaj nad tym trzeba było popracować. Dla mnie naprawdę rzeczą, osiągnięciem orkiestry jest współpraca z zespołem Buziaki. Dziewczyny są wspaniałe, współpracują z nami od wielu lat i to utworzenie grupy mażoretkowej dodało orkiestrze blasku. Naprawdę to jest przyjemność oglądać je między nami, kiedy paradujemy tutaj na przestrzeni miasta. Podjęłam studia na Akademii Muzycznej w Poznaniu już o specjalizacji dyrygentury orkiestr dętych. Tam prowadził mnie dowódca Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych major Jok. Są bardzo dużo, że tak powiem, można powiedzieć, że był moim natchnieniem wówczas i pokazywał drogę, opisywał, jak ta orkiestra wygląda, jak może wyglądać chociażby przeprowadzając przez ten wachlarz wyboru literatury muzycznej, jaką może prezentować orkiestra dęta. Także jest to ogromny wybór utworów i rozrywkowych, także mówię, wszelakich, różnorakich transkrypcji, czy to muzyki poważnej, czy to utworów o charakterystyce, tak, jazzowych. Wielu, wielu, wielu wspaniałych utworów. Także tutaj przede wszystkim mówię nauczyciel, tak? który tutaj mnie prowadził przez ostatnie dwa lata, który właśnie nakreślił, jak ta orkiestra wyglądać może, jak powinna. Na pewno moi koledzy dyrygenci, kapelmistrzowie, z którymi mam kontakt, ta wymiana doświadczenia, rozmów między sobą, która orkiestra, jak się prezentuje, co teraz opracowują, jakie mają pomysły, to ta wymiana doświadczeń bardzo inspiruje do tworzenia właśnie nowych pomysłów, prawda? I nowych rzeczy. To jest właśnie to. Ta cała sieć, że tak powiem, znajomości, to wymienianie się doświadczeniem bardzo dużo daje i obserwacja, co robią, jak się prezentują inni na arenie tej naszej europejskiej, no i nie tylko. A bardzo dużo też dają wyjazdy na festiwale i właśnie wszystko dąży do tej wymiany, prawda? Do tej wymiany doświadczeń między sobą. Tu mam na myśli właśnie nie tylko nasz fantastyczny Alte Kameraden, bo tych festiwali mamy mnóstwo, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I to, że mamy możliwość i wsparcie tutaj naszego Miejskiego Centrum Kultury i dyrekcji, tej, pozwolę sobie wspomnieć pani Hanny Bławciak, bardzo nas wspiera i nam pomaga, także dzięki niej udało się właśnie ruszyć za granicę, żeby można było poszerzać nasze horyzonty, wymienić umundurowanie, ponieważ widzimy i obserwujemy, że te orkiestry są kolorowe, są wesołe, można nie tylko posłuchać, ale i jeszcze zachwycić się kolorowym, barwnym strojem. To wszystko przyciąga uwagę widzów. No właśnie, te stroje zostały zaprojektowane przez naszą projektantkę gorzowską, Natalię Ślizowską. Orkiestra jest moim konikiem, prawda? To jest moja życiowa pasja. To jest coś, co uwielbiam i kocham robić, czym żyję na co dzień, ale oprócz tego prowadzę jeszcze zajęcia umuzykalniające dla dzieci. Aczkolwiek niestety wszystkie plany pokrzyżował nam wirus ogólnoświatowy i pandemia, myślę, nie tylko moje plany pokrzyżowała, ale i wielu innych edukatorów i animatorów i nauczycieli. Ciężko w tych czasach prowadzić zajęcia, kiedy mamy obostrzenia, ale nie wynikają one z naszej winy, tylko z potrzeby, jaką sytuacja postawiła przed całym światem. I
ta edukacja dziecięca jest jedną obok orkiestry z najważniejszych dla mnie rzeczy, ponieważ moje dzieci są naszą przyszłością, są bardzo ważne, a szczególnie teraz w czasach, kiedy są zarzucane technologiami. I to nie zawsze technologia jest dla dziecka dobra. I pokazanie im, że oprócz tego internetu, komórek i gierek, którymi na co dzień się interesują, że jest świat muzyczny, że te instrumenty dęte, bo podczas moich zajęć o wesołej nazwie Papa Patak Orkiestra Dęta Gra, dzieci poznają specyficzne dla orkiestry dęte instrumenty i oczywiście sekcję perkusyjną, która jej towarzyszy. Dowiadują się, jak działa taki instrument, jak brzmi, kiedy powstał. Rozmawiamy o różnych ciekawostkach. Poznają sposób, w jaki wydobywa się dźwięk. Przecież to też jest mechanizm, prawda? Który nie zawsze jest skomplikowany, a taka wielka tuba ogromna, która wydaje się być nie do osiągnięcia takiemu maluchowi, nagle okazuje się, że jest dźwięk do wydobycia, wiedząc, w jaki sposób. Jest bardzo prosty, co niejednokrotnie dzieciom sprawia ogromną radość. I ta właśnie radość na tych buźkach dziecięcych jest najpiękniejsza. Przekazanie im tego, że muzyka daje ogromną siłę, daje nam wszystkim i pogodę ducha, i jest z nami zawsze, w zasadzie była i będzie nam towarzyszyć. Że każdy z nas może być muzykiem. Nie musimy być wirtuozami, prawda? Ale ta muzyka na naszym poziomie, dla nas będąca najważniejszą, nawet na poziomie amatorskim, jest rzeczą bardzo ważną. Oczywiście zajęcia też prowadzone, mając nadzieję, że te malutkie nasze dzieciaczki wyrastające w przedszkolach i w klasach 1-3, może choć troszeczkę uda mi się tego ziarna, tej miłości do muzyki, do tego bycia z muzyką na co dzień, zachęcą ich do tego, aby pójść do szkół muzycznych, bo to jest ważne, żeby dzieci wiedziały, że jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia, że naprawdę bycie razem, tworzenie daje ogromną satysfakcję i wielką radość. Także zachęcam dzieciaczki wszystkie, aby zapisywały się do szkół muzycznych, odkrywały swoje talenty, które gdzieś tam głęboko są w nich ukryte, a być może jeszcze nie wiedzą, że mogą mieć wielkie talenty i umiejętności. Moim sukcesem największym w życiu jest moja rodzina, powiem skromnie. To, że mam wspaniałe dzieci i fantastycznego męża, który mnie wspiera, zresztą też tutaj, gdyby nie on, to przypuszczam, że gdyby nie jego wsparcie, to nie byłabym w miejscu, w którym jestem, bo pomagał mi za każdym razem, kiedy człowiek już mówił, o jejku, już dużo, szczególnie w okresie, kiedy jednak podjęłam te studia wyższe orkiestr dętych. I kosztowało mnie to ogromny wysiłek, nie tylko, bo dzieciaki też, prawda, jednak tutaj nauka swoje kosztuje, do tego jeszcze praca, przygotowanie orkiestry. Także był to mój ogromny sukces, że mając dzieci, dom, rodzinę i pracę, można dużo zwojować. Także naprawdę nie ma co, ale dużo można zwojować. Poza tym przygotowanie orkiestry dla mnie jednym z najważniejszych sukcesów, które osiągnęliśmy razem tak naprawdę, to było otrzymanie kwalifikacji do Mistrzostw Świata, które miały się odbyć w Calgary w Kanadzie, tudzież w Bangkoku. I myśmy wtedy zajęli drugie miejsce w koncercie, otrzymując te kwalifikacje. Tak mówię, rywalizując z orkiestrą akademicką, oni byli z Krakowa. Można powiedzieć, że prawie zawodowa orkiestra składająca się z wielu studentów bardzo utalentowanych i z nimi przegrać, to jak wygrać? Także dla nas sukcesem było
że otrzymaliśmy kwalifikacje na Mistrzostwa Świata już na konkurs, do którego dostają się orkiestry mające poziom bardzo wysoki i to w kategorii złotej, ponieważ w tych kwalifikacjach są trzy kategorie, brązowa, srebrna i złota. I znaleźliśmy się w gronie orkiestr, które grają na bardzo wysokim poziomie. To ogromny sukces dla naszej całej orkiestrowej społeczności, otrzymanie kwalifikacji na Mistrzostwa Świata. Było to dla nas spore wyzwanie, naprawdę. Jeszcze następne rzeczy, które były dla mnie takim bardzo ogromnym wyzwaniem, a osiągnęliśmy sukces, to była organizowana bitwa dwóch orkiestr filharmonii. Wtedy w tym czasie obchodziliśmy w całym kraju urodziny Stanisława Moniuszki i stanęliśmy do wspólnego koncertu z muzykami filharmonicznymi, też pokazując, że nasza orkiestra także może na równym poziomie wykonywać utwory Moniuszki z takim samym sukcesem. Byłam naprawdę dumna, bo odnieśliśmy także sukces podczas tego koncertu, a finałem tego było wykonanie Mazura wspólnego z opery Halka, z Orkiestrą Filharmonii, którą miałam przyjemność wspólnie tymi dwoma orkiestrami dyrygować. Jeden z moich sukcesów osobistych, oprócz uzyskania tytułu uczelni wyższej, już w specjalizacji dokładnie orkiestr dętych, bycia dyrygentem już zawodowym, to poszerzenie moich kwalifikacji o jurora systemu One World System, który jest używany w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Jest to system, gdzie orkiestry są oceniane. Mówią o tym tu i teraz, że w danej chwili juror musi wykonać bardzo ważną i istotną rzecz, bo nagrywa swoją ocenę w momencie, kiedy orkiestra wchodzi na scenę, prezentuje się i kiedy kończy ta ocena, ma swój finał. Cała ocena jurora jest nagrywana, orkiestry otrzymują to nagranie i wiedzą dokładnie też, w jaki sposób, co należy poprawić, co było dobre, jak ich występ wyglądał, jak został oceniony. Nie jest to łatwe zadanie. Sukcesem jest poszerzanie swoich umiejętności, tak? I tutaj w zakresie już bycia profesjonalnym jurorem na kwalifikacje dla orkiestr dętych właśnie tym systemem One World System. O. Planów mam wiele, a marzeń mam mnóstwo. I mam także wiele czasu na ich realizację, chociaż powiedzmy teraz czasy są niewiadome, nie wiemy kiedy będziemy realizować, ale pierwszym moim planem będzie realizacja musztry paradnej przez orkiestrę. To jest, zresztą widać entuzjazm na mojej twarzy. Jest to moje wielkie, wielkie marzenie, żeby orkiestra realizowała musztrę. To jest coś, na co czekam już wiele lat. Nie ukrywam, że jesteśmy już w trakcie realizacji i planowania tego przedsięwzięcia, także proszę trzymać za nas kciuki. Będziemy się starać z całych sił. Także brniemy do przodu, działamy, a przede wszystkim oprócz musztry paradnej, to wszelkie projekty z gwiazdami muzycznymi. Niestety COVID przerwał nam, oczekiwany przez nie tylko nas muzyków, ale i wielu fanów, Kazika Staszewskiego. Na ten koncert czekaliśmy naprawdę z wielką chęcią i entuzjazmem, ale wirus przerwał, także czekamy, aż będziemy mogli wspólnie ten koncert razem z Kultem wykonać. Także też jest to wydarzenie, na które czekamy. I zobaczymy, co czas przyniesie, jak dalej. Na pewno będziemy grać. Czekamy na młodzież, która chętnie zasili nasze szeregi, do czego bardzo zachęcam zawsze wszystkich.
Aby przychodzili, aby się nie bali. U nas dla każdego się znajdzie miejsce. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszego wywiadu. Jeżeli chcielibyście posłuchać jeszcze innych wywiadów z innymi pasjonatami, zapraszam Was na kanał na YouTube, który nazywa się Gorzów w różowych okularach. Na tym kanale znajdziecie nie tylko wywiady z najnowszej serii wideoportretów gorzowian, ale również wszystkie portrety i filmy z poprzednich serii. Także zapraszam serdecznie.